Siemanko, z tej strony Ters i witam was w wielce wyczekiwanym odcinku. Tak jest, słuchajcie, pierwsza zmiana na samochodowym pyszne. Zaczynamy, nowa przygoda, całkowity reset dla głowy i zobaczymy, jak to się będzie jeździć. Jak widzicie, na pierwszą zmianę warunki no niezbyt korzystne, jeśli chodzi o auto, zaczął padać śnieg. Ale wymieniłem już opony na zimowe, także nie powinno być najmniejszego problemu z tym. Wiadomo, auto na razie troszkę głośniej będzie chodzić, także przepraszam was za ten wydech. Ale no sami widzieliście, jaki ten wydech jest, przelotowy w 100%, także no musi być słychać. Klienci będą mnie słyszeć, jak będę im dojeżdżał do bloku. Co jest, myślę, że bardzo pozytywnym aspektem. Ja to celowo oczywiście wszystko przerobiłem, człowieku. Mapy, modyfikacje jak Budda. Dobra, i teraz czekamy. I jedziemy, ogólnie dobre rozdziewiczenie ma Peugeot na tym samochodowym. I my tak samo, ponieważ jedziemy, słuchajcie, do Maka na Powstańców i mamy od razu podwójne zamówienie. Z jednym pojedziemy do domu studenta Laura, także bardzo bliskie zamówienie, a z drugim pojedziemy na koniec Miłej. No to już by nie było takie korzystne na rowerowym, aczkolwiek na samochodowym, tak jak wam obiecałem, nie będę narzekał na taki przebieg spraw. Także wow, także co, jedziemy. O, czy to była, to jest stara Cupra, co jest? Ty, no to jest dobry prognostyk. A no właśnie, o tym też warto wam powiedzieć, słuchajcie. Będę zarabiał troszkę więcej dzięki temu, że się przeniosłem na auto. Także to jest również bardzo, bardzo, bardzo pozytywne. No i dzisiaj na początek 2,5 godzinki zmianki, bo miałem po prostu na początku szkolenie. Wiadomo, muszą przeszkolić, zmiana platformy, trochę inne zasady. Także wiecie, jak jest. No i co, no musimy, wiadomo, przepisów przestrzegać. Także już tutaj pierwszego kulturalnie przepuścimy. No nie będziemy się aż tak dla klientów poświęcać, żeby ich rozjeżdżać. Natomiast no puścimy elegancko i w tle już widać złote łuki, także lecimy z tematem. No i cytując klasyk z roweru, teraz zrobię to co prawda na pomarańczowym delivery, ale autem. Wjeżdżamy na Maka na Powstańców, tylko chyba nie do końca wjedziemy, bo już widzę, że jest kolejka na drive'a ogromna. Mam nadzieję, że ta Toyota nie jedzie na drive'a, ani to Volvo, bo wtedy zablokują mi przejazd. Proszę, nie rób tego. Masz stary drugą linię, która jest pusta. No i on to zrobił. On to zrobił, słuchajcie. Fuck. No i teraz pytanie, czekać czy pojechać sobie przez Biedronkę jakby? Przez wjazd drugi do McDonalda. Chyba zrobię myk z wjazdem, bo widzę, że RSR niezbyt ogarniający kierowca. Nie pomyślał totalnie, także zmiana kierunkowskazu. Dobra, tu jest jeszcze przerywana jak coś, okej? Okay? Co to za kasztan? A, baba. No tak, to wiele tłumaczy, to przyzwyczajcie się do moich komentarzy. Będziecie musieli się do nowego narzekania przyzwyczaić. Kurde, ale ten śnieg sypie, będzie ciekawie, będziemy latać bokiem, człowieku, jak Budda. Dobra, widzowie, idziemy odebrać nasze pierwsze podwójne zamówienie na aucie. Oj, jest pusto na drive'ie. Ej, nie no, powiem wam, że jaram się, że nie jestem na rowerze, bo jest tak zimno i pada śnieg. I jeszcze Z4 chyba, albo 4Z? 4Z, mają podwójne. Co? Chyba ktoś ci to zabrał, mogę zobaczyć, co tam było? Wiesz co, jakbym mógł, to bym ci pokazał, ale generalnie mam patrz, tylko kwotę. Ale jak ktoś zabrał, co? Robiliśmy 4Z i on powiedział ten sam numer i to jeden. Ale spieszne? Tak. Był w ubraniu? Cze, ja zobaczę, czy nie jest jedna druga, że wiesz, bo wtedy jest czasami tak, że rozdziela na dwóch dostawców. Chyba, że ktoś pomylił. No to musiał pomylić. Dobra, ja napiszę na grupie Pyszne, że jest taka sytuacja, ale no to i tak musicie chyba zrobić jeszcze raz. Co tam było i zrobię to. Dobra, dobra. Przyszła teraz babka i tak do mnie agresywnie, że jaki masz numer. Ja nie wiem, tu się ostatnio patola odwala w tym Maku na Powstańców, ale to zobaczycie na TikToku albo na Shortsie, o ile już tego nie ma wstawionego, jak jest ten film. Okej, okay, i co, i faktycznie to już było robione? Co jest? No nic, dobra, na razie. Jakoś wiecie co, widzowie, to ja powiem wam szczerze, że w tą kradzież jakoś nie wierzę. My tu nie mamy złodziei wśród pracowników. Patrz to, i nagrywam wam, są trzy torby. Dostałem trzy torby, potem jakby znowu mnie chcieli robić jakąś kradzież. To żebyście widzieli, widzowie. Okej, okay, wyjeżdżamy z Maka na Powstańców, odebrane podwójne zamówienie. I teraz słuchajcie, jedziemy z tematem. Nasze pierwsze dwa dowozy w historii nowej całkowicie przygody dla mnie. Mimo, że to jest niby stara firma, niby stara praca, to jednak ja się czuję, jakbym całkowicie od nowa zaczynał tą przygodę. Aha, dopiero goś miał kierunkowskaz, już nie ma. Stwierdził, że jednak do Biedronki jedzie, a nie do Maka. Niezła zmiana, niezła zmiana. Ogólnie przepraszam was za mój głos. Ale no jestem lekko przeziębiony, podziębiony właściwie, bo mam tylko katar.
ale no po prostu zatkany nosek. No wiecie, taka pora roku. Zresztą no kurde, miałem 6 godzin zmiany na całkowitym mrozie, gdzie było wtedy prawie minus 17, także proszę się nie dziwić. W każdym razie jedzie, o fuck! Dobra, na luzie, w WRC maszyna sobie dała radę. Dobra, w zakrętach chyba lepiej uważać, tak mi się wydaje. Spadło z 0 stopni do minus 1, także myślę, że jest ślisko obecnie na ulicy. Mimo, że mam dobre zimówki, mają tylko jeden rok, w sensie właściwie jeden sezon na nich przejeździłem. Także są dobre, firma też jest chyba ok, bo jakaś fulda. Co prawda, no ja chciałem sobie kupić jakieś lepsze, ale to mi powiedzieli, że są ok. Bo ja chciałem sobie kupić, wiecie, ja w sumie się na oponach do samochodu średnio znam. Ja chciałem Michelin albo Goodyear sobie kupić, bo... Albo Pirelli, człowieku, jak ja mam Pirelli letnie opony. Bo jeszcze kamerzysta kupił do Peugeota, to człowieku, to się klei asfaltu jak nie powiem co czego. Autentycznie, to są piękne opony, o fuck, nie widać nic przez tego zasłonego suwa, ale dobra, jakiś dziadek przechodzi, także się wjeżdża. Dobra, i jesteśmy już na osiedlu docelowym. Rowerem się jeszcze z 5 minut męczył, chociaż jak to Mitsubishi Colt będzie dalej tak przymulać, skądkolwiek ono jest, chyba z Lutoryża, bo RLU. Ej, tu już jest ślisko chyba. A jednak nie. Ej, powiem wam, że mega dziwnie się czuję, wyjmując torbę pomarańczowej korporacji z auta. Naprawdę, to jest dla mnie dziwne, nigdy tego nie robiłem. Oprócz tego, jak sobie ją przywoziłem z biura, gdy byłem nowym dostawcą. Dobra, Peugeot, halo. Peugeot, close the door. Pa, chłopie, jaka technologia. Drzwi się zamykają na komendę głosową. Dobry. Proszę bardzo. No tak, do widzenia. Dziękuję. Po co to komu? Pod palmiskiem impreza. I to jakaś gruba impreza. Popietrzają się całym budynkiem. W sumie dzisiaj jest piątek, to zawsze są w palmie jakieś te. A widzisz, prawdziwy top G jest w pracy. No i patrz to, rowerem 12 minut, autem 5 minut. I to jest właśnie ta różnica, o której wam mówiłem, widzowie. Także jedziemy z tematem. Dobra, nic nie jedzie, nic. Tutaj ścikrzy bokiem można polatać. O, wow, jest, jest trochę ślisko, słuchajcie. Skręć w lewo. Tak zawsze testuje się, czy jest ślisko, ale to musi być pusta droga, pamiętajcie, żeby nie było żadnych illegal manewrów. Oj, no i teraz poczekamy troszkę, bo jest ruch na Kwiatkowskiego. Jak to zresztą na Kwiatkowskiego zawsze. Szkoda, ale spoko, poczekamy i muszę sobie generalnie zrobić to, za co mnie wszyscy zawsze znajomi i ludzie, których odwożę, hejtują. Mianowicie to, że ja lubię taką mieć saunę w aucie totalną. Wyobraźcie sobie, tak wchodzicie do auta takiego nagrzanego na fulla. Człowieku, że to jest 30 stopni, ja uwielbiam jak jest tak w aucie. Także ja teraz włączam sobie ogrzewanie. Wow, jak jest ślisko, nawet jak nie ma śniegu. Kurde. Właśnie zdałem sprawę, że zapieprzyłem, bo zapomniałem sobie zatankować. No ale dobra, jakoś to obejdziemy. W sensie, no mam 50... Generalnie Peugeot przejeżdża jakoś 50 km na rezerwie. A ja zazwyczaj jeżdżę 35, bo nie jestem bogaty, także... Do 35 możemy się bawić, potem się zaczniemy martwić brakiem paliwa, nie? Dobra, no i powoli dojeżdżamy na miejsce docelowe. Powiem wam, że no naprawdę, człowieku, to jest luksus. To jest coś pięknego, patrz, skręć w prawo. Już jesteśmy, wjeżdżamy już w Miłą, gdzie rowerem bym się jeszcze 20 minut męczył tu na tą Miłą. Za 300 metrów miejsce docelowe po prawej stronie. Jak możecie zauważyć na mapie, a nie, muszę wam zacenzurować mapę, bo zlikuję adres przez przypadek. Ale generalnie no to klasyczek, widzowie, trawa. O dobra, to jest chyba ten budynek, tak? Tak, dobra. Miejsce docelowe jest. To tu skręcamy. Tak, ten blok, numer się zgadza, jest żabka. W ogóle to nie wiem, czy to nie jest ta żabka, w której pracuje moja koleżanka ze starej klasy. Ej, stanę se tu, bo jak coś to się powołam na nią, że to przez nią tu se stanąłem. Bo mi się nie chce tam po parkingu krążyć, człowieku, szukać. Ja powiem, że jestem prawie pracownikiem tej żabki. Kurde, na parter, co jest? To już bym nie uwierzył normalnie. Wow, na rowerze zawsze były na czwarte piętra, a tutaj parterek. Podoba mi się to, widzowie, nawet bardzo. Dobry. Dobra, to tak, tu będzie ciepłe. No. I napój, proszę bardzo. Smacznego, do widzenia. Ej, to chyba tego klienta, kot. No nic. Właśnie dlatego ja sobie Edwarda nie wypuszczam. Ale śliczny ogólnie, mi się strasznie czarne koty podobają. Mimo, że jak miałem do wyboru, to wybrałem szarego zamiast czarnego. No i nie mam nic nowego. No to śmiesznie w sumie. Dobra, widzowie, wy mnie nie znacie z tej strony, ale naprawdę to powiem. Jedziemy polować na zamówienia. Ja nie wierzę sam w siebie, że to powiedziałem, ale tak. Odpalamy, a tak serio, to jest mi zimno i jeszcze pada ten śnieg, więc w razie W jakby się, wiecie, w razie W jakby dach cały zamoczyło, to nie chce mi się znowu tego odśnieżać.
Także wiecie jak jest, o fakt, bo tu jest jakaś skrzynka. Nie będę tutaj tej koleżance z klasy niszczył żabki. Dobra. Wyjeżdżamy stąd w pierdół. O, akurat wpadło. No i luksus, ty, wystarczyło się ruszyć. Dobra, sprawdźmy gdzie jedziemy. Restauracja Luigi? Co to kuźwa jest? Na Świętej Kingi. What? Co to jest restauracja Luigi? A, to jest ta pizzeria chyba. Oni ją dodali do dowożenia? Ej, nie wyszukuje mi. Halo? Co to jest? Luigi Pizza. Czekaj, gdzie to było? A, wiem. Nie wiem. Dobra, odpalam sobie traskę autem. 5 kilometrów. Ulala. O fuck, auto wyjeżdża. Pojedziemy sobie przez Wieniawskiego generalnie, bo pokazywało mi jeszcze jakąś drugą trasę przez miasto, ale wiecie, tutaj staram się naprawdę jeździć na te zadupia, bo po prostu może być mniejszy ruch i może być to szybciej. O kurde, właśnie spieprzyłem, bo mogłem jechać tam i pokazywało, że będzie jeszcze szybciej. Ale dobra, pojedziemy tędy, bo jedziemy generalnie na Wieniawskiego i przez Wieniawskiego sobie do tego Luigi sykniemy. Ciekawie w sumie, nowa kariera, że tak powiem. Kurde, coraz mocniej śnieg pada. Nowa kariera i jeszcze do tego nowa restauracja. Ale widzicie widzowie, ja nie narzekam w tej sytuacji, że jedziemy daleko, bo ja wiem, że dzięki mnie w tej sytuacji został odciążony kurier, który by na rowerze musiał dymać do tego Luigi właśnie stąd i jeszcze do tego na Świętej Kingi, gdzie to jest Krasne praktycznie, nie? Także ja jestem zadowolony mimo wszystko, słuchajcie. A, bo to się generalnie zaczęła ta nawałnica, o której mówili, w sensie mówili i w telewizji, i na Facebooku, i wszędzie dosłownie, że w Rzeszowie będzie nawałnica straszna przez weekend, jeśli chodzi o deszcz. No i proszę bardzo, jest ta nawałnica. Znaczy deszcz, śnieg, chodziło mi o śnieg cały czas. Tak, że będzie mocna bardzo nawałnica, no i jest ta nawałnica, słuchajcie. Nawet alerty RCB przyszły, żeby uważać. W ogóle to są najbardziej aktualne odcinki, jakie są obecnie na kanale, te z auta. Bo wy go dostajecie prawdopodobnie w niedzielę, a ja go nagrywam w piątek, więc człowieku tylko dwa dni. A co do tych z roweru, które dostajecie, no to ja już zakończyłem jakby pracę na rowerze i one są wszystkie nagrywane miesiąc lub dwa przed. Także proszę się tam nie dziwić, że czasami jestem na przykład w krótkim rękawku, albo w krótkich spodenkach, albo w dresikach cieniutkich, a na polu widzicie zimno, bo to jest po prostu, słuchajcie, wcześniej nagrywane na zapas. Ja już się po prostu od dawna przygotowywałem do przejścia na auto. Nagrałem dla was zapas tych odcinków na tyle długi, że starczy prawdopodobnie na całą zimę i może kawałek wiosny. Generalnie warto też wspomnieć, że założyłem na Tipli nową zbiórkę, która nazywa się Peugeot 206 2.0. I tu nie chodzi o pojemność silnika, tylko słuchajcie, każdy z was miał kiedyś pierwsze swoje auto i nie wiem czy każdy tak miał, ale ja bym chciał, żeby zmodernizować to auto na nowo, wiecie o co chodzi. Ja bym chciał, żeby Peugeot dostał swoją drugą młodość, a tu jest bardzo, bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Wiecie, nie chcę, żeby to auto odeszło równo z Cuprą, tylko chcę, żeby ono jeszcze sobie troszkę pojeździło, bo zasługuje na to, ma mały przebieg. Tu jest jedynie 150 tysięcy przebiegu, natomiast przez to, że dziadziu o to nie dbał z kuzynem razem. Te, lokalny Budda, jak ty tu jedziesz? To Peugeot jest po prostu w bardzo złym stanie, psuje się alternator, psuje się sprzęgło, psuje się jeszcze kilka innych komponentów. A jak będziemy jeździć na delivery samochodowym, no to słuchajcie, to się jeszcze szybciej roztlekocze. No, panie deweloper! Pani deweloper, no tak, tak, oglądaj się z każdej strony, było sobie większą Teslę kupić. Klasik. Mogę już pojechać? Dziękuję. Ja pierdolę, babka się z każdej strony, człowiek ogląda, a ma czujników nasrane więcej niż ja w Peugeocie tych takich potrzebnych do jazdy, nie? Dobra widzowie, bieramy torbę. Nigdy nie byłem w tej pizzerii, ani prywatnie. Też mało o niej słyszałem generalnie, bo myślałem, że to jest inna pizzeria przez chwilę. Ta, co był w niej Książulo, Alforno, bo to jest bardzo blisko. A tutaj o tym Luigi nigdy nie słyszałem, więc jestem ciekawy, czy to jest jakaś sieciowa, czy to jest jakaś dobra pizza. Dobra. Na razie. Dobra, no i odebrane, słuchajcie, z Luigiego i teraz ciśniemy na Świętej Kingi. No i patrzcie, człowiek chce uciec od tych deweloperów zasranych. Ale patrzcie, jest reklama właśnie w radiu. I patrz to, do centrum Rzeszowa też szybko trafisz. Wiesz gdzie jest to osiedle? 12 km od centrum, człowieku. I oni mówią, że szybko trafisz. Jak człowieku trzeba całe Kwiatkowskiego przejechać, gdzie tam jest korek praktycznie 24/7, nie? I oni ci mówią, do centrum Rzeszowa szybko trafisz. Pierwsza zasada dobrego życia w Rzeszowie. Nigdy nie ufaj paskudnym deweloperom. Kurde, kusi mnie go wyprzedzić, ale... Aha, dobra, bo tu nikt nie wysiada, to jest przystanek na żądanie. No to jedź, panie busiarzu z 15. Generalnie
czaicie, że my walnęliśmy taki skrócik piękny? Że my już jesteśmy na tej świętej Kingi w niecałe 3 minuty? Ja nawet nie wiedziałem, że taki skrót istnieje, kurde, auto uczy i bawi. Bo patrzcie, jaka tu jest górka. Trzeba WRC tryb w Peugeotie, ja czekaj, ja przełączę. No i jesteśmy na osiedlu docelowym, gdzie tu był las. Słuchajcie, o, rezerwa się zaczęła palić od tego trybu WRC. Fuck! Ej, patrzcie, jaką fajną armię bałwanów sobie zbudowali tu na tym osiedlu. Patrz to, jakie fajne. Patrz to, zakupy z Auchan, człowieku. Oni tu mają skrót i mają jakieś 300 metrów do tego Auchan. To jest niebywałe, jacy ludzie są leniwi, żeby sobie nie podjeść na zakupy, czy nawet już podjechać tym autem. Tu jest też taki skrót po płytach betonowych, że mogą podjechać. Dobry. Proszę bardzo. Dzięki. Smacznego, dobranoc. Mamy kolejne. Wow. Fuck. Oj, 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 oj. To mi się, widzowie, nie podoba. Oj, bardzo mi się nie podoba. Ponieważ teraz z Krasnego pojedziemy do Burger Boya, a stamtąd na Spiechowicza. A ja wam tylko przypomnę, że zaczęła mi się palić rezerwa. Dobra, nic nie stoi. Za 400 metrów. Nie, nie da się jeszcze boczka skleić. Niestety. Pikło na Janosiku, że jest, także profilaktycznie. O, jest! Patrz to! Nieoznakowani. Skurczy syny z Opla. Trzeba to zgłosić, że to jest Opel. Dobra, skręcamy w rynek. Znaczy w taką ulicę prowadzącą do rynku. Okej. Okay. Tu wiem, że nieoznakowani bardzo często stoją, także tutaj też trzeba uważać. Już ich trochę odgrodzili w tym Burger Boyu, ale i tak są zagrodzeni jak szlak. Na razie. Dobra, odebrane z Burger Boya, jak widzieliście. Czekajcie, teraz jak tu lepiej wycofać? A ciur tam. Nic nie jedzie, to wrzucam tak wsteczny. Pyk. No spadnij, raz i dwa. Okidoki. Ogólnie nie mam wycieraczki z tym. Kurde, was pewnie będzie śmieszył stan techniczny Peugeota pod tym względem. Ale odpadła mi generalnie, bo popełniłem błąd, którego się nie powinno popełniać. Zaczajcie, że tu jest kolejna kontrola prędkości mi na Janosiku. Wow, 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 to nie jest kontrola prędkości. To są kontrole, to jest karetka i policja. Ty, coś się wydarzyło, patola gierzeciańska. Czekaj, zrobię taki myk, bo widzę, że tu ten autobus i tak. O. E, dobra, to nie jest kontrola prędkości, tutaj się coś wydarzyło poważnego. Myślę, że jakieś pobicie, znając tą patologię pod Galerią Rzeszów, bo pod Galerią Rzeszów, tutaj, przed tym zawsze stoją jakieś, człowieku, patusy, które zaczepiają ludzi albo ogólnie szukają problemów, nie? Właśnie skręcamy w osiedle docelowe. Autem zajęło to niecałe 2 minuty. To jest, powiem wam, piękne naprawdę, jak tu się szybko dowozi. Proszę bardzo. Cenia. KFC Vitosa na Staffa? Co to jest za ulica? A, okej, to jest jakieś koło Gierzeta coś. Taka boczna Gierzeta, tam gdzie te fabryki. Co dowoziłem kiedyś z przeprzemkiem do tych fabryk. Powalone. Sipatło zgłodnia. Dobra, widzę, że jakiś kolega z Ubera chyba jest. No i odebrane z KFC. I słuchajcie, teraz jedziemy na to Staffa. I w ogóle była policja, jak nie wiem. Nie wiem, to już myślałem, że właśnie ktoś się zgłosił. Ale była policja tutaj na drive'ie. I tak się wrogo popatrzyli, jak usłyszeli mój tłumik, że nie wiem, już myślałem, że papa dowodzi rejestracyjny przez chwilę. Ej, generalnie, widzowie, miałem się już udać na tą ulicę Staffa, ale słuchajcie, no wpadło generalnie Oro Ristorante jeszcze, także podwójne, w sumie dla mnie lepiej, bo jeszcze więcej zarobię. Także co, no jedziemy do Oro Ristorante, tak idąc logiką. Chyba tak ma być, nie? Tak mi się wydaje, no bo to bez sensu, żebym ja tu wracał potem i jechał. Czekaj, tylko do Oro Ristorante. Oh, fuck! To tu się do Oro Ristorante jedzie, zapomniałem. O, to jest rzadkość. To jest rzadkość, że się zatrzymał chłop. Bo jak widzicie, ukraińskie blachy. A generalnie Ukraińcy, zauważyłem, że mają tendencję do nieakceptowania takiego czegoś jak strzałka warunkowa. Ale pierwszy nie idzie. Wow, ile tu jest miejsc zajętych. Fucker. I gdzie ja mam zaparkować? Weź mi powiedz. W sensie tu niby mogę. Ale to tak troszkę, wiesz, nie wypada. A dobra, wiem, pod German Kebabem se stanę i mam to w dupie. Od nich też dowozimy, więc w sumie dlaczego by nie. Czekaj, tylko czy jest wolne? O, jest wolne, to ja se tu stanę. Kurde, swojego współpracownika nie wpuścić byłby wstyd na parking.
No i byłby moment, w którym na rowerze byłbym striggerowany. Natomiast no na aucie nie jestem, bo mam dodatkowe ząbienia i kajsik. Bo generalnie właśnie napisali wiadomość, że wszystkie zamówienia dowiezione. Także już mi nic na pewno raczej nie wpadnie nowego. Jest w ogóle cześć po włosku. Posłuchajcie, tam wchodzę i ciło się do mnie hej hej. To jest mega spoko naród ogólnie, ale też jeden z krajów, w których akurat nie byłem, nie zwiedzałem nigdy Włoch. Może się kiedyś wybiorę, aczkolwiek na razie Turcja w sercu i Egipt. Czekaj, bo tu trzeba trafić w to, nie wypadnąć w flagę Włoch, bo to by było jakbym państwo całe obraził, człowieku. By ci Włosi weszli i mnie pobili, czekaj. Sportową w Reymonta, dobra, to chyba tu. I wyobraź sobie, jakby teraz pociąg jechał. Całe szczęście, że ja tu skręcam, bo bym się mega wkurzył, słuchajcie. A tak, to na szczęście skręcam. O, i tu mam skręcić, tak? Miejsce docelowe. No jest, pan staw. Co to jest w ogóle za dziura? Dobry. Proszę bardzo. Cenia. Na południowy wschód. No dobra, to jedziemy, widzowie. Z ostatnim zamówieniem dnia dzisiejszego. Patrzcie, torbę mam tu po prawej. Niczym pasażerkę. Dosłownie. Passenger Princess, torba spyszne. Dobra. Gdzie tu nawrócić? A, dobra, tak skręć zrobimy. W lewo. Następnie skręć w lewo. Dobra, powiedz, że tu nic nie jedzie, bo mam taką ochotę boczka skręcić. Czekaj, jest pusto? Pusto. No Peugeotem się nie da, kurde, musiałbym mieć BMW-kę, żeby boki kręcić. Pasyczek z roweru, że tak powiem, no nie? No bo nie podał ani mieszkania, ani piętra, ani nic, wiesz. Jedziemy do bloku, a resztę się mam domyślić. No to jest klasyczek klientański. Wiesz, automatycznie lokalizuj mnie i mieszkania to już po co wpisać. Nie wiem, jak to ogląda ktoś z zarządców i ogarniania tej aplikacji ogólnie, to weźcie tam, zróbcie, żeby nie puszczało bez podania numeru mieszkania. To będzie mega ułatwienie dla dostawców, ale i dla klientów tak naprawdę, no bo oni dzięki temu dłużej muszą czekać, bo ja muszę jeszcze zadzwonić. Dwa, muszą odebrać telefon, muszą być pod telefonem, a tak to jak sobie ktoś zostaw pod drzwiami, bo mam na przykład, nie wiem, dziecko i chcę, żeby mi spało, no to różnie to jest, bo niektórzy tak robią, nie? Są też niektórzy, którzy idą spać w ogóle, se zamówią żarcie, idą spać i mają w dupie, a też nie podadzą pewnego adresu. Także no niech lepiej, kurczę, ludzie nie mają tak łatwo z tym zamawianiem, tylko trzeba im to troszkę, że tak powiem, zrobić trudniejsze, ale przynajmniej będzie wtedy dzięki temu szybsze dostawy będą, nie? Wiecie jak jest. Ty, za 110 metrów mam skręcić, w sumie już nie 110 metrów, ale ja nawet nie wiedziałem, że jest taka ulica w Rzeszowie jak Żurawia, co jest w ogóle? I to jeszcze na tej baranówce, która akurat nie jest Żurawia, więc to brzmi dość niedorzecznie, nie? Był aż kusi drifta walnąć. O, drifcie sam z siebie wali. Jest tak ślisko, dobra. Dobra, zostawiam typa jak skończony idiota, ale to tylko po to, by zapytać cię. What color is your Cupra? What color is your Cupra? Jakiego koloru jest twoja Cupra, stary? To jest Cupra, czajcie? Gdzie Dream Car i obecny car. Fajne. One day or day one. Coś w tym stylu, słuchajcie. Dobra, i to będzie całość. Proszę bardzo, do widzenia. Nie wiem, czy wyjadę pod tą górkę, widzowie. Bo tu jest mega śnieg i patrzcie, jak jest ślisko w ogóle. O fuck, rzuciło mocno. Ale under control. Under control, słuchajcie, nie takie rzeczy się robiło. Ja nie wiem, czy w ogóle nie jadę pod prąd w tym momencie. Ale no nie ma tu żadnych znaków, słuchajcie, nawet żeby się skapnąć, czy jadę, czy nie jadę pod prąd. Jest ultra za to ślisko. Dobra, jechałem dobrze. Także jest git, czaj, my przyjechaliśmy z tej, to z tej będzie dobrze też wrócić. Okej, okay. To pora podsumować, słuchajcie, zmianę dzisiejszą. Także podsumowując, zrobiliśmy 6 zamówień w naszej debiutanckiej zmianie na samochodzie. A przy tym według aplikacji 30 km, natomiast według mnie z powrotem do domu widzi jakieś 38. Także no niestety dalej system nie chce współpracować pomimo zmiany środka transportu. No przykre to jest, przykre. Myślałem, że jakby ze zmianą środka transportu ucieknę od wydupiania. Ale jak widać, to cały system jest zdupiony, niezależnie od środka transportu. Nieważne. W każdym razie bawiłem się całkiem dobrze i podoba mi się taki reset. Dzisiaj jak mieliśmy lekcję z psychologii, no to się skapnąłem, że... Czekaj, jak się nazywał ten temat? Coś było, że zawodowość... A, wypalenie zawodowe, człowieku. Ja sobie zdałem sprawę, że ja byłem wypalony zawodowo na tym rowerze już. Bo wszystkie objawy się zgadzały. Jak ona tylko czytała te kolejne na prezentacji, jak przewijała, wiesz, kolejny slajd, to ja sobie zdałem sprawę, że ja naprawdę jestem wypalony zawodowo, także... Ja byłem wypalony, teraz nowy początek i zupełnie mi się lepiej jeździ, także może to była kwestia wypalenia. Także tak to wyglądało w tym odcinku, jeśli się spodobało, to zostawcie łapę w górę
i Subika, a do tego możecie wpaść na Tipli i remontujemy tego Peugeota, aby jeszcze posłużył na długie lata, nawet żeby był braciszkiem Kupry nawet. To by było już piękne, także to tyle, no i dzięki za oglądanie, siemano.